Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj nasz dzień piąty, ostatni tego mini wyzwania z oklepywania. Czyli spotykamy się codziennie rano, żeby się pooklepywać, żeby dać ciału taką dawkę energii, zwiększyć witalność i dać zastrzyk na cały dzień albo na dany moment, kiedy czujemy. Możemy to robić obojętnie, kiedy poczujemy taką potrzebę. Więc zaczynamy. Pierwsze miejsce, kolce biodrowe, podbrzusze i oklepujemy. Zaczynaliśmy od 50 razy, taki punkt wyjścia. Być może już jesteście na 100, może nawet na 200. Można się tutaj absolutnie nie ograniczać. I dzisiaj weźmiemy sobie taki kolejny organ bardzo ważny, nerki. Nerki, meridian nerki, podobnie jak pęcherza, przebiega prawie przez całe ciało, bardzo podobnie z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze Wam tutaj mówię. Jeżeli macie na ten temat wiedzę inną, to oczywiście podzielcie się w komentarzu, skorygujemy to. Ale nasze nerki to jest taki organ filtrujący między innymi i odpowiada za naszą siłę życiową, za tężyznę człowieka. Nerki odpowiadają za tężyznę człowieka. Czyli wystarczy, przechodzimy sobie w doły łokciowe. Mówi o tym, jak my idziemy przez życie, między innymi oczywiście, jak my idziemy przez nasze życie. Jeżeli nasze nerki są w dobrej formie, ustabilizowane, dobrze filtrują, dobrze odprowadzają wszystkie toksyny, oczyszczają organizm właśnie z toksyn, współpracują z układem limfatycznym bezpośrednio, to kiedy kroczymy własną drogą, swoją drogą, tą, którą czujemy, że jest nasza, mamy jakieś swoje cele, w których się realizujemy i czujemy, że one nam sprzyjają i druga, to trudno nas wtedy z tej drogi zepchać, zawrócić, czy wprowadzić w zakłopotanie, czy wprowadzić niepokój, czy wątpliwości. Po prostu kroczymy swoją drogą pewnie, stabilnie. Jesteśmy silni, idziemy przez życie pewnie. To między innymi właśnie nasze nerki za to odpowiadają. I wystarczy, przechodzimy w doły podkolanowe. Kiedy na nerki bardzo silnie wpływają sytuacje, które nas osłabiają, czyli użyję tu tego określenia stresujące, tak? Czyli różnego rodzaju stres. Pamiętamy, że stres jest też mobilizujący w życiu, taki biologiczny stres. Ale taki stres, który osiada się w naszym ciele, między innymi właśnie w nerkach, powodując ich osłabienie. I w takim łańcuchu kilku organów, kiedy organizm może zostać wyczerpany, nerki są na przedostatnim miejscu, potem już zostają nam tylko nadnercza. To jest bardzo, bardzo malutki organ i wystarczy. I przechodzimy pod pachy. I znamy takie pojęcie, system wyczerpanych nadnerczy, prawda? To już jest bardzo wymagająca i trudna sprawa, ale już nie będziemy tam sięgać. W każdym razie nerki są na przedostatnim miejscu w tym łańcuchu, gdzie jest czas na to, żeby się zreflektować, o tak powiem. Żeby się zreflektować i zadbać o to, poprzyglądać się, na jakim etapie my jesteśmy ze sobą, jak my funkcjonujemy na co dzień. I zadbać właśnie o nerki, wzmocnić je. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby zadbać o nerki. Zmieniamy. My między innymi dzisiaj sobie oklepujemy punkty, przez które przebiega też meridian nerek.
Więc nerki stanowią o sile, tężyźnie człowieka, o takiej mocy, stabilności, przejściu przez życie takim krokiem pewnym siebie. Pewność siebie też można by tutaj, jest przymiotem nerek. I co nam zostało? A, i zostały nam pośladki. A nawet nie pośladki, a tutaj te boki. Więc sobie oklepujemy na koniec. Pamiętamy, tutaj bardzo fajnie rozprasza to napięcia w biodrach, czy też pomaga, ale też na nasz celulit, jeżeli on się tu pojawia, bardzo fajnie oklepywanie pomaga. No i mamy to, słuchajcie, 5 dni codziennie po 4-5 minut. Mam nadzieję, że było to dla Was równie przyjemne jak dla mnie i że za tym pójdzie jeszcze więcej takich efektów w ciele i samopoczucia, i takiego podniesienia, że ja po prostu czuję, jak całe moje ciało teraz jest takie żywe, jak ta energia mi przebiega, jak się rozprasza, jak ciało po prostu takie, jak takie iskierki, takie mam teraz poczucie. Ale na koniec zróbmy sobie jeszcze taki równoważny oddech i też po to, żeby zanurzyć się w ciało i być w kontakcie z nim po tym, co dla siebie zrobiliśmy, więc zróbmy głęboki wdech. I z wydechem przenieśmy go do stóp, tak żeby na koniec się jeszcze uziemić. Podeszwy stóp do ziemi. I jeszcze raz wdech. I wydech, zakorzeniamy się, stabilizujemy. I jeszcze raz wdech. I wydech. I bardzo Wam za cały ten wspólny tydzień ćwiczeń dziękuję. Mi było bardzo przyjemnie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak się czujecie po tych 5 dniach takiego oklepywania. No i do zobaczenia w kolejny poniedziałek.